Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest pan Michał Lewandowski. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie pan redaktorze. Michał Lewandowski jest kierownikiem Wydziału Strefy Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie. Zgadza się? Dokładnie. No i tak, prąd w górę, śmieci w górę, artykuły spożywcze bardzo w górę, można powiedzieć. Za chwilę w górę pójdzie woda, ścieki, a teraz jeszcze parkowanie. Nie macie litości dla zmotoryzowanych? Nie, to, że nie mamy litości, panie redaktorze, po prostu jak pan powiedział, wszystko idzie w górę i my musimy też dostosować naszą strefę parkowania do rosnących cen. Ostatnio kiedy była podwyżka? 2003 rok ostatnia. Czyli bardzo dawno temu. Bardzo dawno temu, 17 Dobrze. Lat. To powiedzmy teraz, co idzie w górę, jakie usługi, jakie, za jakie parkowanie? No praktycznie wszystko poszło w górę. Rozpoczynając od opłaty dodatkowej, czyli tak zwanego, jak to nie mówią, mandatu. Wcześniejsze stawki były 25 zł płatne w pierwszym i drugim dniu roboczym i 50 później. Obecnie te stawki będą 75 zł w pierwszym i drugim dniu roboczym i 150, jak to się nie wyrobi w terminie. Mhm. Stawka za godzinę podskoczyła z 2 zł na 3 zł. Czyli o 50%. Dokładnie tak. I proporcjonalnie do tego za każdą następną godzinę. Abonamenty zlikwidowaliśmy nieprzypisane do pojazdu, te za 100 zł i teraz abonament będzie tylko i wyłącznie przypisany do pojazdu i jego kwota będzie wynosiła 150 zł. To prawda, że nawet niepełnosprawni teraz będą płacić? Tak, będą płacić, chyba że sobie przyjdą, znaczy na pewno będą płacić, ale mamy dla nich przewidziany taki, myślę, że bardzo dobry abonament, 20 zł za miesiąc, czyli 60 zł na kwartał. Będą mogli sobie przyjść na swoją kartę osoby niepełnosprawnej, wyrobić taki abonament dla, załóżmy, opiekuna, czy ewentualnie jak oni mają swój pojazd, to dla swojego pojazdu. Także myślę, że jest to dość korzystne dla osób niepełnosprawnych. No, dla was korzystne, dla niepełnosprawnych. Niestety, płacenie kartą, płacenie telefonem, jak to wygląda? Płacenie kartą już niedługo, myślę, że ucieszę wszystkich zmotoryzowanych. Przygotowujemy się do postępowania przetargowego na zakup parkomatów i te parkomaty, które kupimy, już będą wyposażone w możliwość opłaty bezgotówkowej. A te stare podobno do muzeum oddajecie jakieś, tak? To prawda? Te stare pójdą w rozliczeniu przy zakupie nowych. Ile one mają lat? Stare, pierwsze 100 sztuk kupiliśmy w 2012 roku. A dzisiaj ile ich jest? 119 dokładnie. 119. Dobrze. Jeszcze z mobilnymi płatnościami pan redaktor spytał. Bardzo proszę. 5 operatorów mamy. Polega to na tym, że można sobie wykupić taką, znaczy wykupić, spróbować opłacić tą metodą płatności, czyli rejestrujemy się u jednego z tych 5 operatorów i po prostu wysyłając SMS-a lub włączając opcję start-stop opłacić ten postój. I bardzo korzystną formą w tej opłacie jest to, że płacimy za faktyczny czas. Czyli jak robię start i po 16 minutach robię stop, to płacę dokładnie za 16 minut. Ja słyszałem, że czasami trzeba być Copperfieldem, żeby móc zapłacić za parkowanie, bo widziałem taką scenę na placu Daszyńskiego, gdzie ktoś wrzucał pieniążka, ten pieniążek wylatywał z powrotem i potem wokoło jest taka niebieska rameczka i pocierali monetą, wrzucali i wtedy było przyjmowanie. To prawda, że takie cuda można robić? Tak, zdarza się, że trzeba tą monetę w jakiś sposób zmienić jej właściwości. I po prostu przez potarcie, czy o materiał, czy o parkomat, ona wtedy, że tak powiem, jest przez ten parkomat widoczna. No rzadko się to zdarza, ale występują takie sytuacje, że trzeba ją... Na placu Daszyńskiego, szanowni państwo, jak będziecie, to uważajcie. Jeżeli moneta będzie wylatywać, to znaczy trzeba ją podszedł, ubrania, elektrostatystykę zmienić. Nie tylko na placu Daszyńskiego, no są tak ustawione parkomaty, że dokładnie ta moneta jest tak wycyrkulowana, żeby nie rzucać innych monet. I gdzieś te właściwości moneta gubi, czy od wilgotnych rąk, czy no nie wiem, czy jakieś tam warunki atmosferyczne mają na nią wpływ. Czasami coś jest do niej przyklejone, no troszeczkę jest inna, ale gdzieś przy potarciu nabiera tych odpowiednich właściwości. A teraz kartami będziemy pocierać, tak? Nie, karty bezstykowo przyłożymy do parkomatu. A już telewidzowie, którzy mieszkają w strefie parkowania, pytają mnie, tutaj już słyszę te głosy, Kłakowski, zapytaj, dlaczego my mamy płacić, którzy mieszkają w strefie płatnego parkowania? No niestety muszą płacić mieszkańcy, pecha, tak? Ale nie to, że mają pecha. No to jest, mieszkanie w centrum ma swoje plusy i minusy. Mhm. Ktoś, kto po prostu tu jest zmuszony do tych ponosić te opłaty, chyba że wjedzie na własne podwórko lub ma gdzieś swój prywatny parking,
ma najbardziej zrabatowany ten abonament mieszkańca i on jest też w kwocie 20 zł na miesiąc, ale wydajemy je kwartalnie, czyli 60 zł na kwartał będzie. To jeszcze Państwa pocieszymy. Państwo daje możliwość tak zwanego śródmiejskiej strefy, czyli można jeszcze tą centralną strefę jeszcze podrożyć. Państwo przymierzacie się do tego. Państwo chyba daje możliwość nawet 11 zł wzięcia, tak? Za godzinę. Jest taka możliwość, że kiedyś się w naszej strefie pojawi jeszcze strefa śródmiejska. Na jaki razie obszar by zajmowała ta śródmiejska? Jesteśmy na etapie projektów, może zajmować załóżmy pierwszą, drugą, trzecią aleję, okolice Jasnej Góry, może gdzieś ulicę do Fosza na przykład, czy do ulicy Racławickiej. Jesteśmy w trakcie analiz. Właśnie, żeby wprowadzić tą strefę, potrzebne jest przeprowadzenie analiz, czyli jaka jest rotacja, jaka jest zajętość miejsc parkingowych i na podstawie tych analiz będziemy mogli jednoznacznie wyznaczyć tą strefę śródmiejską, a być może strefa śródmiejska będzie na całej strefie, bo też jest taka możliwość. Taka możliwość. I wtedy już nie będzie 3 zł, a 11 zł. Raczej bym, myślę, że nie straszył tak kierujących. Nie, ja się pytam po prostu. Może być naprawdę do 11 zł za godzinę, za pierwszą. No to pan kolejna... już nie straszył teraz. Proszę? Może być. My myślę, że aż tak drastycznych cen nie wprowadzimy w Częstowie. Dobrze, a wokół Jasnej Góry. Ta strefa to jest kiedy czynna? Od piątku, od poniedziałku? Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do godziny 17. A czemu nie w sobotę, nie w niedzielę? Wtedy, kiedy... Bo na to wygląda, że daje możliwość wprowadzenia... Miejski Zarząd Drogi Transportu uderza przede wszystkim w zmotoryzowanych mieszkańców Częstochowy. A kiedy przyjeżdżają do nas pielgrzymi, to oni są nietykalni, na nich nie zarabiamy, a oni przyjeżdżają w soboty, w niedzielę. Dlatego rozważamy wprowadzenie strefy przez cały tydzień. Nie do końca jeszcze bym szedł w czasookres godzinowy, ale parkomaty będą działały te nowe już 24 godziny na dobę, taka ciekawostka. Także być może wprowadzimy w Częstochowie, jeżeli będzie śródmiejska strefa, opłaty weekendowe, tak jak pan redaktor powiedział, one mogą dotknąć w tym momencie przyjeżdżających turystów. Panie kierowniku, kto nie musi płacić w takiej strefie? Myślałem, że pan powie niepełnosprawni, ale niestety muszą płacić. No nie, ustawowo jest zwolnionych kilka podmiotów. Prezydent, samochód prezydenta płaci? Prezydent wykupuje u nas abonament. Wykupuje, tak? Tak, nawet nie jeden. Jednostki miejskie, spółki wykupują u nas abonamenty. I państwo też macie wykupione jako miejski zarząd? Dróg mają to szczęście, że są zwolnieni ustawowo z opłat. Szczęście, a że bardzo. Jesteście. No to rzeczywiście. Tak, ale muszą być też pojazdy oznakowane, nie pojazdy naszych pracowników. I powiem też kolejną ciekawostkę. Kiedyś, że tak powiem, zrobiliśmy takie zestawienie, kto z pracowników dostał wezwanie i je opłacił. To powiem tak, dyrekcja dostała kilkukrotnie. Ja osobiście też dostałem. Sam opłaciłem swoje własne wezwanie. Czyli pan sam siebie ukarał? Dobrze rozumiem? Nie, no kontroler mnie ukarał. Aha, i pan już zwolnił tego kontrolera, czy nie? Nie, pracuję. To jest pani akurat. A, która to jest pani. Było ogólny I nie wiedziała śmiech. Kierownik, jakim samochodem jeździ? Jeszcze mam bardzo charakterystyczną rejestrację. No ale wypisała akurat. Było tak, że byłem na urlopie, żona pojechała samochodem w teren, gdzieś tam stanęła. Na żonę pan teraz zgania, rozumiem. Taka była sytuacja. I tak samo ja zapłaciłem. Także każdy dyrektor, radca prawny, dyrektorki płacił, kierownicy. Nie ma zmiłuj się. Naprawdę. Nawet dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg płaci. Ponad 50% pracowników naszej firmy zapłaciło wezwania. Naprawdę, proszę mi uwierzyć. Jesteśmy dla siebie też bezlitośni. Dobrze, a jak to wygląda finansowo? Ile państwo zarabiacie na tym tak rocznie? Z parkomatów, z całej strefy, czy po prostu... W całej strefie ile? Prawie 5 milionów, 4900 wyszło. A na czysto ile wychodzicie? Po opłaceniu, po, nie wiem, konserwacjach, modernizacjach jakichś? Po serwisach, kosztach osobowych, zakupie wszystkich potrzebnych nam rzeczy, około 3,5 miliona. Czyli mniej więcej 1,5 miliona na czysto zarabiacie? Czy 3? Nie, 3,5 miliona mamy na czysto. Na czysto macie? Tak, tak. Rozumiem. Słyszałem, że bardzo dużo... Może troszeczkę więcej. Bardzo dużo wpływów jest właśnie z kar. W tym pierwszym dniu trzeba zapłacić te 25 zł. Dużo osób płaci w pierwszym dniu. I sporo pieniędzy do kasy trafia, tak? Analiz wychodzi, że ponad 90, około 95% płaci w pierwszym i drugim dniu. Także
Obywatele raczej nie są skorzy do płacenia tych 50 zł. Jedyne pocieszające jest taka wiadomość, że tylko macie 7 kontrolerów, więc bardzo trudno jest to obejść. Dlaczego tylko 7? Walczę o to, żeby zwiększył się czynnik osobowy. A to czemu kiedyś trzeba walczyć? No wiadomo, że więcej kontrolerów to jest więcej wpływów, więcej pieniędzy. No to może pytanie do dyrekcji, ale miejmy nadzieję, że niedługo będzie nas więcej. A 7 kontrolerów to nie jest chyba za dużo? No to jest jeden na rejon. Mamy rejonizację dla tych mieszkańców, którzy mieszkają w swoim rejonie, jest wydawany identyfikator dokładnie do jego rejonu. No i każdy z tych kontrolerów w sumie jak idzie w teren, to ma ten rejon do obejścia. Są tacy kontrolerzy, których trzeba kontrolować, bo mają dobre serce. No widzą, że jakaś starsza pani podjechała, zapomniała. Uważam, że mają dobre serce, ponieważ niejednokrotnie zdarza się sytuacja, że ktoś, kto przychodzi, ten kontroler już mu ma wystawiać ten kwitek, to jednak proszę do parkomatu wnieść opłatę, a to kwitka nie drukuje. Z tym, że muszę powiedzieć jedno, jak jest wydrukowany kwitek, czyli enter i on już się nie ma, może przebacz. Już wtedy trzeba na kogo by nie trafiło, to... Czyli tak, drożej będziemy płacić, będzie być może śródmiejska ta strefa, co oznacza, że nawet 11 zł będziemy płacić za godzinę. Panie redaktorze, przyjmijmy, że to będzie wiele mniejsza opłata. Dobrze, przyjmijmy. I teraz jeszcze moje pytanie takie, czy chcecie rozszerzać tę strefę? No bo w innych dzielnicach tych dużych, jak Raków, Północ, Tysiąclecie, też w niektórych momentach te dzielnice też mają swoje centra, tak? I też trudno jest zaparkować. Czy tam myślicie, żeby wprowadzić strefę? Aż na Raków bym się nie zapędzał, ale myślę, że w przyszłości może być objęta strefą ulica Rocha, Rynek Wieluński. Może byśmy wrócili do Alei Wolności aż do ronda Mickiewicza, prawdopodobnie ulica Krakowska aż do Krótkiej. Także to są te rejony, które już kiedyś mieliśmy w strefie. Uchwałami były wycięte, ale widać, że w tym momencie stoi tam dość dużo pojazdów, także może wrócimy do tych ulic. Skwer Sokołów. Czyli tutaj pod Sobieskiego. Odcinek Ogińskiego. No to proszę uważać, panie kierowniku, proszę uważać, jak pan parkuje, żeby pan tych kar nie płacił, prawda? Bardzo się pilnuję teraz, panie redaktorze. Moneta do parkomatu i... I kłaniamy wtedy... się pana żonie, tak, żeby też uważała. Tak, no naprawdę śmieszna sytuacja, bo mówię, jak kontroler przyszedł do bazy i mówi, wpisałem taki pojazd, to nie wiesz, że to jest kierownika? No ale nic nie powiedziałem złego słowa, także... I pracuję nadal. Bardzo dziękujemy. Pan Michał Lewandowski, kierownik Wydziału Strefy Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie, był gościem w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.